się Tomasz Woźniak i opowiem Państwu trochę o modelach biznesowych w mobilu. Tak naprawdę, jak przypominam sobie moją przedostatnią wizytę tutaj, to ja zawsze uchodziłem za krytykanta. To znaczy ja i Marcin Zaręba to były takie dwie osoby, które pokazują i piętnują to, co się nie udaje w mobilu. A ponieważ jakby lubię wracać do pewnych rzeczy, to pokażę Państwu moją dzisiejszą przygodę z zamawianiem pizzy, bo teraz podobno jest taka mądra, znana taka transakcja, że można Pizza Portal kupiło chyba Foodpanda, tak? A ja zamówiłem sobie pizzę, znaczy próbowałem zamówić pizzę z takiej znanej pizzerii, która się nazywa Domino's. Nie wiem, czy Państwo znacie. Międzynarodowa marka. No więc wszedłem sobie na stronę internetową za pomocą iPada, bo niestety nie używam iPhone'a i moim oczom ukazała się strona i natychmiast w pewnym, że tak powiem, takim mgnieniu oka przekierowało mnie do App Store'a. Ale ponieważ posiadam konto w amerykańskim App Store'ze, więc chwilę czekałem, aż to App Store wyświetli mi informację, że tej aplikacji tam niestety nie ma. Więc szybko wróciłem z powrotem do przeglądarki Safari i nadal próbowałem wejść w taki wielki przycisk zamów teraz. Strasznie to było trudne, bo ta strona nie pozwalała mi tego zrobić, strasznie się wyrywała. Ale w końcu udało mi się raz tam kliknąć. I co się stało? Po raz kolejny trafiłem do App Store'a. No i chwilkę później wróciłem, no bo bardzo byłem głodny. Udało mi się dotrzeć do podstrony, tylko niestety tak się złożyło, że nie da się tam nic wpisać. Przypominam, mamy 2014 rok, 6 z rzędu rok mobile. W landscape'ie też nie działa, żeby była jasność. Co jest śmieszne, ja ten sam case pokazywałem w 2013 roku studentom 9 edycji e-marketingu tutaj na Koźmińskim. Od tego czasu niewiele się zmieniło, jak Państwo widzicie. Natomiast nie o tym chciałem powiedzieć. Mam takie wrażenie, że jak jakiś prezes albo właściciel firmy wpada na to, żeby zrobić aplikację mobilną, to on po prostu bierze smartfona i myśli sobie, o, to ja może powinienem mieć aplikację. No i okazuje się, że tak często jest, szczególnie kiedy czytam, nie tylko ja zresztą, ale większość z nas, którzy robi na co dzień aplikację, czyta briefy, które wpadają nam na inboxy. Natomiast okazuje się, że tak naprawdę wystarczą trzy rzeczy, żeby to przekonanie, że ta aplikacja jest nam potrzebna, ugruntować. Pierwsza rzecz to jest dość oczywista, czyli nasze statystyki z Analyticsa, które praktycznie każdy posiada. Drugie to spojrzenie troszeczkę na konkurencję, bo akurat w mobilu nie ma takiego prawa pierwszeństwa, jak to kiedyś się mówiło, że jak ktoś w internecie coś zrobi po raz pierwszy, to od razu odniesie sukces. Więc warto zobaczyć, czy konkurencja już to robi. I wcale nie znaczy, że nie możemy zrobić tego lepiej. A po trzecie to oczywiście to modne słowo innowacja. I to słowo akurat moim zdaniem ma najmniejsze znaczenie, bo okazuje się, że zanim dochodzimy do innowacji, to tak naprawdę jest wiele rzeczy dużo bardziej istotnych i dużo bardziej oczywistych niż wymyślanie jakichś niesamowitych technologii rakietowych związanych z mobilem. Natomiast to, co jest bardzo istotne dla mnie dzisiaj, to to, że zanim w ogóle cokolwiek zrobimy, to musimy sobie zdefiniować cel, jaki chcemy osiągnąć za pomocą mobile. I to dojście do tej... Kto z Państwa prowadzi startupy? Startup. Okej. Okay. O, witam kolegów, klientów, dzień dobry. Pozdrawiam klienta, dziękuję za zaufanie. A kto pracuje w brandzie jakimś, dla jakiejś firmy? Okej. Okay. A kto podejmuje decyzje w tych firmach, takie biznesowe? Okej. Okay. Dobra. Bo ja generalnie uważam, że startupy mogą sobie robić mobile jak chcą. Bo oni sobie dostają pieniądze, mogą sobie eksperymentować. Natomiast jak sobie przełożymy to na normalny biznes, no to podjęcie decyzji o zainwestowaniu pieniędzy w wytworzenie aplikacji mobilnej to naprawdę jest spora odpowiedzialność. No i nie jest to takie proste. I najczęściej niestety dzisiaj jeszcze jest to podejmowane trochę w afekcie. Natomiast należy pamiętać o jednej rzeczy, że smartfon to jest telefon, jakby nie patrzeć. W związku z tym to nie jest tylko aplikacja, bo jak Państwo wiecie, smartfonem można dzwonić, można tam wysłać SMS-a, można tam wysłać maila, można korzystać z przeglądarki, można odpalić aplikację, można wysłać pusha. I ta kolejność jest kompletnie nieprzypadkowa, bo
wiele osób o tym zapomina, po prostu. Jeżeli już decydujemy się na wykorzystanie kontaktu czy budowanie relacji za pomocą smartfona, to upewnijmy się, że ta relacja działa w tych wszystkich kanałach poprawnie. Ewentualnie może działać tak, bardzo lubię, polecam. To jest marketing SMS-owy. Jednokierunkowy. Natomiast, proszę Państwa, to absolutne minimum. Ja nie będę Państwu opowiadał o dobrych praktykach, bo będę mógł opowiadać o dobrych praktykach wtedy, jak wszyscy będziemy je, te podstawowe rzeczy, które tutaj wymieniłem, robić w porządku. Dlatego, że to jest kolejny etap wtajemniczenia. Okazuje się, że na tym poletku takich banałów, które pewno Państwo już widzieli dziesiątki razy na różnych prezentacjach, nadal jest ten sam błąd. Strona w telefonie powinna się wyświetlać. Państwu pokazałem przed chwilą, w 2014 roku międzynarodowy brand ma z tym problem. Jeżeli ktoś otwiera naszą stronę w telefonie, to istnieje prawdopodobieństwo, że chce się z nami w jakiś sposób skontaktować. Więc jeżeli chce do nas przyjechać, to powinny być tam godziny otwarcia. To szczególnie dotyczy kin, bo całkiem niedawno jeszcze, jak się wchodziło na stronę polskiej sieci kinowej, to trudno było znaleźć repertuar, gdyby nie taka magiczna funkcjonalność, która się nazywa spis stron. Taka oldschoolowa, fajna funkcjonalność w stopce. To zostało tam na tej stronie bodajże Cinema City. Dzięki temu ja mogłem w ogóle dowiedzieć się, co się dzieje w okolicznym kinie. Kolejna rzecz, proszę Państwa. Telefon i mail można w taki sposób podlinkować, że po kliknięciu ten smartfon wykryje ten adres, wybierze nam maila, wybierze nam telefon, wybierze nam nawigację. To tak samo to wszystko, co się tam dzieje, to też jest kwestia tego, jak to jest wyświetlane, w jakim kontekście to jest używane. W związku z tym nie zasypujmy tych ludzi informacjami o naszej historii, tylko dajmy im odpowiedni kontent w tym pierwszym kontakcie, w te pierwsze 30 sekund, bo to jest bardzo istotne. Kiedy ktoś w pośpiechu wyjmuje telefon i chce się skontaktować z panem Kazim Hydraulikiem, to nie interesuje go 20-letnia historia zakładu i czwarte pokolenie. Tak? Więc on chce zobaczyć, o której to jest otwarte i czy tam dojedzie i czy zdąży. Tak? Jeżeli już mamy aplikację, to dajmy linka do aplikacji, a nie wymuszajmy takie działanie jak na tym filmiku. Postaram się Państwu powiedzieć, jakie są dość... To jest częste pytanie, które jest mi zadawane, czy strona, czy aplikacja. Nie jestem w stanie wymienić w 20 minut, nie jestem w stanie w godzinę wymienić wszystkich zalet i wszystkich wad tych obu rozwiązań. W związku z tym podam Państwu moim zdaniem najważniejsze. Strona jest ważna, mobilna, dlatego że jest pierwszym wyborem, mimo wszystko. Zanim użytkownik dotrze do App Store'a, z reguły odpala stronę. Po drugie, jest tańsza w produkcji, dużo tańsza, bo ogarnia wszystkie urządzenia i wszystkie platformy. Przynajmniej takie jest życzenie zamawiającego, jak to w praktyce wygląda, sami Państwo wiecie. Jeżeli chodzi o aplikację, no jest zdecydowanie bardziej przyjemniejsza dla użytkownika, uwzględnia specyfikę platformy, w związku z tym no nie mamy takiego poczucia, że coś jest nie do końca tak dopracowane, jakbyśmy chcieli. No i przede wszystkim pozwala na utrzymywanie długoterminowych relacji. Co bardzo jest istotne, biorąc pod uwagę koszty, które się z tym wiążą. Kolejne pytanie, które często jest mi zadawane, to tablet czy telefon. Posłużyłem się tutaj tweetem właściwie Bartka Płucka, który kiedyś wrzucił takie badanie marketera bodajże. Ja sobie pozwoliłem zrobić ładny wykresik do tego. Proszę zobaczyć, jedyna informacja dla Państwa z tego slajdu to to, że podobno w 2018 roku, tak amerykańscy naukowcy ustalili, wartość e-commerce tabletów będzie prawie 3 razy większa, może 2,5 razy większa, niż wartość e-commerce smartfonów, mimo to, że liczba smartfonów będzie znacznie większa, 10-krotnie dokładnie. W związku z tym należy sobie zadać pytanie, jeżeli Państwo prowadzicie sklepy internetowe, czy naprawdę warto jest mieć aplikację w tym momencie na swojego smartfona, czy może warto się skupić na tym, żeby na tablecie się ta strona dobrze wyświetlała. Natomiast mamy codziennie, tworząc te projekty, ten sam zestaw problemów. On się powtarza od tak naprawdę początku, kiedy bawimy się w mobile. Jakie to są problemy? Proszę Państwa, no, interfejs dotykowy ma swoje zalety, ale ma też swoje gigantyczne wady. Jeżeli ktokolwiek z Państwa próbował kiedyś zrobić, zanim aplikacja mobilna Waszego banku powstała, przelew przez internet, no to wie, jak super fajne jest wpisywanie tego numeru przelewu, jak trudne jest wykonanie zakupów w tym takim naszym ulubionym sposobie, jakim są pay by linki. To wszystko powoduje, że
nie wszystkie, znaczy nie da się tych wszystkich procesów, które są w normalnym, dużym przeglądarkowym świecie, tak łatwo zaimplementować do mobila. Kolejna rzecz, płatności. No, znacie Państwo na pewno Apple Pay'a, to znaczy gdzieś tam pewnie widzieliście prezentację. W Polsce o dziwo jesteśmy bardzo blisko rozwiązania tego tematu, bo mamy PSP i mamy bardzo prężnie działającą firmę Pay'u, która sporo zrobiła ostatnio, żeby namówić naszych użytkowników, znaczy naszych internautów do podłączenia swoich kart kredytowych i rachunków bankowych do usługi Pay'u Express. Natomiast nadal jest z tym problem, nadal ta ostatnia mila stanowi nasz pain in the ass trochę z naszymi klientami w dopinaniu tej konwersji sprzedaży. O dziwo multiscreening, który jest tak modnym stwierdzeniem, również jest swoistym problemem, no bo załóżmy, że mamy biznes omnichannelowy, który sprzedajemy, nie wiem, w placówkach, na stronie internetowej, na tablecie i na przykład w aplikacji, to tak naprawdę spójne przeprowadzenie użytkownika, zakładając, że on skacze po tych kanałach, czyli na przykład wybiera sobie ten telewizor w sklepie gdzieś tam, robi zdjęcie, sprawdza w internecie, potem wraca do domu, bierze tablet, ogląda, porównuje, a to na YouTube'a skoczy, a na końcu trafia do naszego sklepu przez swój zwykły komputer i kończy tą transakcję. To też jest proces, który powinien trwać tak naprawdę, trochę tak jak w Apple'u trwa to wymienianie się zakładkami pomiędzy urządzeniami. I to nie jest wcale łatwe. Standardy reklamy to jest temat w ogóle na osobne spotkanie, ale mimo, że bardzo się staramy tam z kolegami z IAB, żeby te standardy skończyć od 2 lat, to jeszcze się nie udało. I mam nadzieję, że jednak mimo wszystko dzięki wsparciu też dużych portali i jakby takiej woli ze strony mediaplanerów i osób za to odpowiedzialnych te standardy powstaną. W związku z tym Państwo będziecie mieli jasny i klarowny przekaz, w jaki sposób swoje aplikacje czy swoje produkty reklamować w mobilu. Niska świadomość, no o tym powiedziałem, a właściwie może miałem powiedzieć. 63% podobno według badań IAB ludzi ma w Polsce smartfona. To jest wysoki wskaźnik, jak na tempo rozwoju tego tutaj okręgu. Natomiast połowa z tych ludzi nie ma kompletnie pojęcia, że ma smartfony. Znaczy po prostu ma telefon z wyświetlaczem dotykowym i nie do końca zdaje sobie sprawę do tego, że służy. No. I to właśnie powoduje, że nie do końca można traktować ich jako potencjalnych konsumentów. No bo jeżeli oni nigdy w życiu nie zainstalują aplikacji, to jaki z nich konsument? Kompetencja branży to też jest coś, co mimo tego, że bardzo często się spotykamy i wymieniamy poglądy, to też jest coś, co boli, bo trudno się rozmawia nawet na poziomie agencyjnym, nadal. Tak? Nadal są te nieuregulowane definicje, nadal jedni myślą coś innego, drudzy myślą coś innego, nadal jest styk IT, biznesu kreatywnych. To jest dużo trudniejsze, proszę Państwa, niż w klasycznym internecie, bo mówimy tutaj o budowaniu oprogramowania, a nie koniecznie o budowaniu stron internetowych. A ta świadomość mimo wszystko po tej stronie kreatywno-designerskiej nadal dość mocno funkcjonuje. Oczywiście ja nie chcę krytykować, bo jest coraz lepiej. Jest lepiej niż było 2 lata temu, ale nadal jest trudno. Jest takie pojęcie, które strasznie boli portale, które się nazywa kanibalizacja. Brzmi ono strasznie, ale mniej więcej chodzi o to, że jakiś czas temu, w 2012 roku, miałem takiego klienta, któremu w ciągu 12 miesięcy zabrałem aplikacją mobilną, jego oficjalną aplikacją mobilną, 30% ruchu z przeglądarki. Co się niestety skończyło równie bolesną utratą przychodów, dlatego że jak Państwo doskonale sobie zdajecie sprawę, na ekranie komputera można znacznie więcej reklam wyświetlić niż na ekranie smartfona, szczególnie że mamy nieuregulowane standardy. No i to jest taki problem, który jest mocniej lub mniej komunikowany. Ja oczywiście wierzę, że ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, że trzeba zaakceptować tą zmianę i utratę chwilową, utratę przychodów, przetrwają, ale jest spora grupa podmiotów, które kompletnie nie ma świadomości, że ten problem nastąpi i wierzy w swoje wyniki sprzedaży, reklamy displayowej przez najbliższe 5 lat, wpisując to sobie do raportów i raportując przed właścicielami, a potem obudzi się z wypowiedzeniem w ręku. I zupełnie szczerze uważam, że
należy to głośno powiedzieć, bo proszę Państwa, no, jeżeli wiemy o takich przypadkach, to trzeba o nich mówić i mówić o tym głośno, a nie oszukiwać siebie troszeczkę. Nie można też zmuszać użytkowników do tego, żeby nagle przeszli do mobila, tak jak zrobił to na przykład Newsweek w Stanach. Newsweek pewnego dnia stwierdził, a dobra, to będzie tylko mobile. A znika z gazety. Gazety znikają ze sklepów, z kiosków. No to po roku ludzie zapomnieli w ogóle, że Newsweek istnieje. Znaczy ci, co mieli w tablecie, to oczywiście używali, czytali i tak dalej. Więc oni wrócili do tematu i znowu są w papierze. No i trzeba też dać wybór. Ja uważam, że należy utrzymywać wszystkie platformy do momentu, kiedy wszystkie są rentowne. I to jest chyba dość jasna informacja. Dlaczego jest tak trudno, proszę Państwa? No bo mobile jest generalnie cholernie drogim przedsięwzięciem. To znaczy zarówno tworzenie stron mobilnych, jak i tworzenie aplikacji to bardzo drogi proces. A co gorsza, koszt dotarcia do tego użytkownika jest jeszcze większy, dlatego że średnio my mamy w telefonach około 40 aplikacji. W związku z tym przekonanie jakiegokolwiek użytkownika do tego, żeby właśnie naszą aplikację zainstalował, biorąc pod uwagę, że średnio 40 tysięcy miesięcznie ich trafia na jedną platformę do sprzedaży czy do dystrybucji, no jest taki trochę, że tak powiem, challenge, bym powiedział, większy niż zrobienie dobrej aplikacji. No dla wielu to jest kwestia pewnej rewolucji biznesu. No właśnie mówiłem o e-commerce, mówiłem trochę o wydawnictwach i ta decyzja no, może boleć, tak? Może być ryzykowna, może napawać strachem i wątpliwościami. A co się częściej zdarza dla dostawcy dotychczasowego naszych rozwiązań, to jest w ogóle jakiś szok. No bo oni sobie kompletnie nie zdają sprawy z tego, że nagle muszą przerobić to wszystko, co od 20 lat tworzyli na coś, co ma działać na 14 innych urządzeniach. No i nie ma żadnej gwarancji sukcesu. Znaczy ja nie znam osobiście sposobu na to, żeby to trochę taki strzał w kolano, ale nie znam takiego pewnego sposobu na to, żeby zrobić dobry mobile, jeżeli nie zrobię odpowiedniego wcześniej researchu, nie zbadam biznesu, nie będę wiedział, gdzie tak naprawdę mogę szukać tego użytkownika mobilnego. No i to, że aplikacja trafia do App Store'a, to tak naprawdę początek naszej drogi, proszę Państwa, bo retencja i utrzymanie tego użytkownika jest dużo bardziej istotniejsza niż samo pozyskanie użytkowników, czym oczywiście można się chwalić, przynajmniej wobec, natomiast to wcale nie gwarantuje, że przez kolejne 6 miesięcy będziemy w stanie utrzymać uwagę naszych użytkowników. Jak sobie pomóc? Już kończę. Jeszcze mam chwilkę? Dobrze. Trzeba zatrudniać profesjonalistów. Nie chodzi tutaj o mnie bynajmniej, czy o Marcina. Oczywiście można, natomiast chodzi o to, żeby zatrudniać ludzi świadomie i takich, którzy mają pojęcie. Czasami ja znam organizacje, w których które zatrudniają po kilkaset osób i wystarczy tam jedna kompetentna osoba od mobila i sobie doskonale radzi, tylko że ona musi rozumieć tą stronę outsourcingu, bądź też jeżeli dostaje w swoje ręce budżet na stworzenie własnych zasobów in-house, to powinna to robić z głową. I czasami, tak jak mówię, wystarczy jedna, ale jak tej jednej osoby nie ma, to jest o wiele większy problem. Trzeba wykorzystywać, jeżeli chodzi o użytkowników, naszych klientów, do których mamy dotrzeć, trzeba patrzeć na ich nawyki i szukać w swoim biznesie takich procesów, które możemy im trochę wcisnąć. To znaczy to tak jak z zamawianiem tych taksówek, to jak z kupowaniem biletów do kina. Są takie pierwsze skojarzenia. Jak prowadzimy własny biznes, to po prostu zastanówmy się, który proces jesteśmy w stanie w pierwszej kolejności wrzucić do mobila w taki sposób, żeby on był lepiej albo prawie tak samo dobrze realizowany jak w rzeczywistości. I wtedy, jak już mamy ten punkt zaczepienia, to wokół tego punktu zaczepienia możemy budować nasz produkt mobilny. No i ostatnia rzecz, trzeba tych użytkowników obserwować. Proszę Państwa, wszyscy doskonale wiecie, że analityka internetowa daje niesamowite możliwości. Odkąd ona działa w trybie jakby rzeczywistym, tak jak Analytics, to siedząc na tym analityksie nawet przez kilka godzin, doskonale widać, w których porach, w jaki sposób, co otwierają użytkownicy, wysyłając do nich mailing, nawet taki, który się nie otwiera poprawnie w przeglądarce, znaczy w kliencie poczty mobilnej, jesteśmy w stanie zobaczyć, o kurczę, no faktycznie mamy taki wskaźnik otworzeń tych maili z przeglądarki mobilnej czy z klienta mobilnego, w związku z tym może faktycznie on powinien być wreszcie responsywny, może on faktycznie powinien być dostosowany, może ta czcionka powinna być większa i ten przycisk kliknij tutaj powinien być dużo większy niż był do tej pory. Ja już kończę, ale to są tematy, którymi będę się zajmował przez najbliższy czas i moje tezy, które chciałbym bronić na kolejnych wystąpieniach, niekoniecznie tutaj. Natomiast to, co Państwa może zainteresować w obserwowaniu moich poczynań, to to, że uważam, że agencje digitalowe, jakie znacie Państwo dzisiaj, którym często zlecacie
prace wykonania stron internetowych i również aplikacji w formie, jakiej istnieją dzisiaj, umrą. Dlaczego? Dlatego, że nie są w stanie udźwignąć technologii, nie są w stanie być tak samo zaawansowane i w klasycznym webie, i w aplikacjach mobilnych. Przychodzi im to z trudem i za późno zaczęły. To samo dotyczy wydawnictw. W związku z tym wychodzę z założenia, że jeżeli część wydawnictw zrobi aplikacje mobilne i zaakceptuje fakt utraty przychodu, to prawdopodobnie przetrwa. Natomiast będzie spora grupa takich, które sobie z tym nie poradzą i będzie musiała ta grupa odejść w niepamięć. Pojawiło się w mojej głowie takie pojęcie jak content szybko zbywalny. To jest taka trochę obserwacja mojej żony, która wieczorem na 3 ostatnie minuty przed snem wyciąga aplikację Quake, sobie przerzuca i zasypia. I mam wrażenie, że w mobilu większość z nas tak robi. Czyli ten content szybko zbywalny to jest content, który jesteśmy w stanie przyswoić kilkoma suwnięciami palca i to jest wszystko, co potrzebujemy. Oczywiście robimy to kilka razy w ciągu dnia, ale mam wrażenie, że trudno jest nam zagłębić się w ten content, trudno jest nam go oceniać, dlatego te media, które serwują ten content szybko zbywalny, te, które Państwo znacie i kochacie, bądź nie, szczególnie celebryci mniej, te media mają największą szansę, żeby w mobilu się utrzymać i zyskać najwięcej. No i ostatnia moja teza, chyba dość oczywista mimo wszystko, te nawyki, jeżeli już się zmienią u naszych użytkowników, zmienią się prawdopodobnie nieodwracalnie i nie będzie się do nich w stanie odwołać, tak? To znaczy nie będziemy mogli nagle powiedzieć, ej, wróćcie na nasze strony internetowe, będzie fajnie. To znaczy nie, jeżeli już ich tam powitamy w mobilu, to będziemy musieli się liczyć z tym, że oni tam zostaną. No i to chyba wszystko, co miałem do powiedzenia. Bardzo Państwu dziękuję. Nazywam się Tomasz Woźniak i na co dzień pracuję w FutureMind. Dziękuję za uwagę.